Halo, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie nietypowa seria, bo pierwszy odcinek ETS-2, czyli symulator europejskich wyżarów FIFA. Trasa, którą mamy, to jest właśnie z Mińska do Słowenii, a w Słowenii rozładowujemy się, już wam mówię, rozładowujemy się w Maribor, jeżeli dobrze słyszałem, tak, ale trasę mamy bardzo malowniczą, bo jedziemy przez Warszawę, tutaj A1, troszeczkę S8, Katowice, potem Słowacja, czyli Ostrawa, Brno, Czechy, koło Wiednia i Bratysławy, Graz, to też już jest Austria, i Klagenfurt am Würterze. To już jest dolna granica Austrii, ale to wszystko to są Alpy. I będziemy jechać do Mariboru. Oczywiście ten odcinek będzie podzielony, ta trasa będzie podzielona na kilka części, więc jedziemy. Możemy wyruszać, a ja w tym czasie opowiem coś o tej serii. Tylko muszę wyjechać. Seria będzie polegała na tym, że będziecie zadawać pod każdym odcinkiem, który został opublikowany, pytania z tekstu komentarzy do następnego odcinka, a ja będę starał się jak najlepiej na nie odpowiedzieć. To będzie taka główny cel tej serii. I tak naprawdę większy na ten czas celu na tą serię nie mam. Bo to ma być przyjemna seria dla mnie i dla was. Żeby mi się miło grało i też żeby wam się bardzo miło ją oglądało. I myślę, że ona może się podoba. Nie zdziwili się na tym ulata tą kamerą, dlatego że wiążę na czepę i żeby nie zahaczyć, na czepę o barierki, a i na przykład o lampy, dlatego muszę patrzeć w lusterka, żeby tego nie zrobić. Wjechaliśmy już na autostradę, wyjeżdżamy z Mińska. Odcinki będą około 15-minutowe, więc myślę, że on się będzie miło oglądało, bo tak 15 minut to jest akurat do oglądania. A i dla mnie to też zrobi bardzo przyjemne wrażenie, bo nie będę musiał siedzieć i na przykład marnować swojego gardła, żeby cały czas gadać. Wiadomo, że jak całą godzinę, czy tam dwie godziny będę, nie będę się odbywał, to nie dość, że ja się zanudzę, jeszcze wy się zanudzicie. Dlatego, jak mówiłem, nie będą, nie to są to dookoła. Dla was będzie się przyjemnie oglądało, dla mnie by się przyjemnie grało.
się teraz na mapie Rootmap, gdzie gdzie właśnie jest dwa kraje. Jest Rosja, z czym jest tam przecież parę miast, i jest też Białoruś, przy czym jest tam kilka miast. My teraz wjedziemy, jak wjedziemy do Polski, to wjedziemy na mapę promo. Przy czym to jest mapa bardzo malownicza. Bardzo mi się miło po niej jeździ. Fajnie. I myślę, że wam ona to się podoba. I będziemy jechać tam koło Warszawy, przez Katowice. I potem już cały czas nam Singapuru. Jak wyjedziemy z Rootmap, to będziecie widzieć różnicę terenu. A co do terenu Rootmap? Teren Rootmap według mnie, nie musi to być według was, ale według mnie jest ponury. Bardzo ponury, jak widać, ta trawa jest taka smutna, nudna. Taki jest kolor ponury. Jeszcze nie ma życia w tym, jak widać. A jak wjedziemy na mapę Promot, to sami się przekonacie, że Promot jest wiele malowniczy. No ja potem zresztą tego zwracam. Sami się przekonacie, jak jedziemy. Z Mińska do granicy polskiej nie jest daleko. To jest chyba 5 godzin jazdy. Więc bardzo blisko. Poczekaj, ile mamy godzin trasy, to jest dość długa trasa. Dlatego myślę, że ona się podzieli na 4 odcinki. Tutaj widzimy jakieś małe domki w szafie. Szczerze mówiąc, sobie nie chciałbym się tak czasu wstawiać. Podzieli się na 5-4 odcinki ta trasa. I myślę, że każdy odcinek tak będzie wyglądał, że jedna trasa będzie dzielona na tam kilka odcinków. Bo po prostu nie dam rady inaczej tych odcinków opublikowywać. Jak widać, już zdążyliście się zorientować wewnątrz mojej ciężarówki, czy to jest tak zwane ciężkie krówki. Też jest różna historia. Nie ma ich dużo, to są dwa. Ogólnie moja ciężarówka to jest Volvo. Nie pamiętam jaki model, ale od silnika to 750 koni mechanicznych. Nie widzieli się jeszcze z zewnątrz, ale jak będziemy na postoju gdzieś, a zaraz odcinek będziemy kończyć, bo już mam 9 minut, to wam pokażę wszystko. Najprawdopodobniej na następnej stacji się zatrzymamy. No i tam chyba będziemy mogli się zatrzymać. Tutaj się zatrzymamy. Albo nawet jeszcze nie, bo jeszcze mamy 5,5 minuty, to jeszcze dalej sobie pojedziemy. I tam już się pojedziemy. Nie wiem, czy będzie stacja wędrowa albo parking, to muszę zajrzeć na mapę. Będzie tutaj, to akurat powinno być. Ten dystans i czas w tej grze poleci błyskawicznie. No na przykład jak się jedzie takie trasy ponad 6 km, to się jedzie godzinami.
godziny półtorej się nie wiem. Coś tak. Jak jechałem na przykład do Szalki do Barcelony, dojechałem 2 godziny około. I to było gdzieś tam 2400, no to około 2600. Chyba 2400. Dlatego potem jak byłem, już dojechałem, to po prostu cały dzień się grałem, bo to byłem zmęczony tą trasą, zaraz tak. 10 minut mamy nagrania, więc jeszcze tylko 4,5 minuty, bo jest 30. I będziemy kończyć. Jeszcze wam pokażę moją ciężarówkę zewnątrz i ładunek, który wiozę. Znaczy to nie będzie do pokazywania, bo on jest zabudowany. Ale wiozę wołowinę 21 ton. Nie jest to lekki ładunek. Nie jest to ciężki ładunek. Jest sam raz. Zaraz powinna być stacja. Benzynowa. No jak widać, są takie miejsca, które następne odcinki to są na pewno o wiele ciekawsze, bo będę odpowiadał na wasze pytania. Teraz nie mam tak naprawdę co gadać, dlatego czekam się zacina i milczę. Cisza, słyszycie tylko głos silnika w tle, a nie mnie. Powoli to jest zamknięte, tak widać komin nawet kopci po prawej, na pierwszej. Znowu obora do doła, do dole, do prawej. Jakiś chyba zamek, nie, to nie jest zamek, ale coś tam jest. Na pierwszej, po prawej. Rzeka, przyjeżdżamy właśnie przez rzekę. Ale ogólnie gra jest bardzo wciągająca. I tak ja ją nią zabrać od lutego, jeszcze koniec lutego, to po prostu tak wciągnęła, że tutaj mamy granicę, więc się zatrzymamy. A nie, tutaj nie możemy. Dobra. Może być tego, tu jest sklep. Mój Boże. Tam jest sklep. Tam jest granica. Miał wjechać do Białorusi. Chyba. Zaraz odnieśliśmy tej stacji benzynowej, bo jeszcze jej nie było. Też mamy 40 minut prawie. Aha, ja już ją minąłem. Świetnie. Czyli będziemy musieli się zatrzymać gdzieś na parkingu, ale znaczy nie widzę z tego parkingu. A jak nie, to na poboczu. No to zatrzymałam się na poboczu. To jest pół minuty. I oto mój zewnątrz.
takie moto, który sobie na pamiątkę. Więc to by w tym odcinku na tyle. Chodź. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Na razie. I piona.